Zobacz, Żutek. Chodź. Gdzie jeszcze ty zabłądził, powiedz? Może ja cię wezmę na wychowanie? A oto jeden z mieszkańców naszej łąki kwietnej, tegoroczny przychówek. Zaraz cię zaniosę. Za chwileczkę oczywiście odniesiemy go w miejsce, w którym został znaleziony. Nie sprawia wrażenia wcale przerażonego, a myślę, że z czasem to będziemy go troszeczkę, będziemy je troszeczkę podkarmiać, a wiem, że do ulubionych przysmaków jeży należy wątróbka rybna. No tak. Ból numer jeden. Pierwszy, najstarszy, który już w zeszłym roku zaowocował kilkoma słoikami miodu. No w tym roku, oczywiście przez moje niedopatrzenie, przez moją niewiedzę, mówiąc wprost, strutowiał. Doszło do takiej sytuacji, że jak później się dowiedziałem od kolegów pszczelarzy, musiała zginąć matka i było to już przez dłuższy okres, a trwało i rolę matki przejęła jedna z pszczół i zaczęła normalnie składać jajeczka. Tylko tyle, że są to wtedy jajeczka trutowe. A pszczoły nie miały już z czego pociągnąć mateczników ratunkowych, dlatego że były już tylko resztki czerwiu zakrytego. To wszystko teraz już wiem, bo już jestem mądry, ale człowiek się uczy całe życie. No i zasięgnąłem informacji, co z tym fantem robić. Jedna z opcji była taka, że trzeba ramki z ul wywieźć kilkaset metrów przynajmniej, wyjąć wszystkie ramki, ul przewieźć z powrotem i część tej pszczoły lotnej oczywiście wróciłaby. Reszta po prostu zginie. Może zginąć większość, bo nie jest powiedziane wcale, że ta pszczoła lotna wróci. To była taka wersja, jak mówią młodzi, hardkorowa. Postąpiłem troszeczkę inaczej, ponieważ najbardziej wbija się do głowy to, co człowiek sam doświadczy na własnej skórze. Posłuchałem innej troszeczkę podpowiedzi i podałem do tego ula matecznik na wygryzieniu i podałem ramkę czerwiu zakrytego. Co się okazało? Okazało się, że matka wygryzła się. Matka po jakimś tam czasie, nie wiem, bo nie kontrolowałem tego tak bardzo aż dokładnie, stwierdziłem tylko, że wygryzła się i czekałem dalej, co będzie z tego wszystkiego. Matka się unasienniła i podjęła czerwienie. Pszczoła, która się wygryzała z ramki tej czerwiu poddanego, młoda pszczoła, ona sobie nie wyobraża innej sytuacji, niż poddać się, jak gdyby, woli tej matki, która akurat się wygryzła. I pszczoły to są tak mądre stworzenia, że one sobie po jakimś czasie poradziły również z tą matką, czy matkami trutowymi. Podejrzewam, że wyeliminowały je po prostu z ula. I sytuacja zaczęła się powoli prostować. Stan na dzień dzisiejszy jest taki, że przyniosły jedna strona ramki pokarmowej, jest pięknie zapełniona nakropem. Są prawie cztery ramki czerwiu w różnych stadiach i
Końcówka, to co widać też, pozbyłem się tej ramki czerwiu trutowego, potraktowałem to jako ramkę pracy. I jestem przekonany, że do zimy ta rodzina dojdzie do siły i będę w stanie ją przezimować mniej więcej na 7, na pewno może 8 ramkach takich na czarno i że jeszcze będę miał w przyszłym sezonie pociechę z tej rodziny. Podkreślam, że jest to moja pierwsza rodzina, do której oczywiście mam olbrzymi sentyment. Wszystko. A to jest moja duma. 8 drzew lipy wąskolistnej. Ona kwitnie troszeczkę później. Zaczęła kwitnąć. Ta akurat kwitnie 2 dni, to jest początek 3. Pszczółek, proszę bardzo. Pracują, aż się chce popatrzeć. Spójrz, 1, 2, 3. Ale to mi się podobało. To mi się podobało. A ile tutaj innych owadów? Te lipy sadziłem z małżonką w 1996 roku.